kulturalny, podchodzę do ludzi z szacunkiem. O seksualności. Pan nie wie, jaką ja mam orientację, czy jakie mam preferencje seksualne. Ja dotychczas też nie wiedziałem. Pan robi z tego manifest. Proszę bardzo. To nie jest moja jakby... Ale moja... wie pan co, tutaj nikt nie jest tak naprawdę przeciwko wam. Każdy jest tolerancyjny, ale nie pozwolimy sobie na wprowadzanie ideologii. Przede wszystkim do szkół, żeby dzieci od najmniejszych lat uczyć tych... Tak, masturbacji. To już masturbacji, tak. Przechodzimy i masturbujemy dzieci, naprawdę, oczywiście. Tak. Proszę pana, mówi pan, że LGBT, ideologia LGBT jest neobelszewizmem, tak? Tak, tak. Dokładnie ci sami ludzie, ci sami ludzie stoją za tą ideologią, jak stali za czasów PRL-u. Aha. Czyli ja... No dobrze, ale czy pan nie rozumie tego, że są normalni ludzie w Polsce, ludzie LGBT, którzy też w tej Polsce chcą żyć. Ale dlaczego pan wszystkich homoseksualistów próbuje wciskać w LGBT? Ja znam wielu homoseksualistów. No państwo wszyscy którzy znacie. Nie... Ja mam znam wielu, uwierzę. Dobrze. I oni nie poczuwają się, nie wliczają się do ideologii LGBT. Nie chcieliby ze swoim mężem albo żoną przejść po ulicy. A dlaczego lesbijki i geje mają być w jednym zbiorze z biseksualistami, transseksualistami, queer i interseksualistami. Dlaczego pan, mieliby nie być? Dlaczego, ale dlaczego mają być? Dlaczego pan ich wkłada do tego samego worka? Bo proszę pana, a może człowiek gay, rodzi się, ale może pan lesbika, wygłasza teraz manifest, jakby pan się usłyszy, co ja mogę powiedzieć. Albo lesbika nie chcą być w tym samym zbiorze, co interseksualiści, pośle, transwestyci. To nagrywa, tak, ale ja wiem, ale... Inne żydowskie te... Ale nie żydowskie, nie żydowskie. To kwestia logiki, logiki. Żyję od 8 lat w związku, chciałbym się może kiedyś z nim wyjść za niego za mąż, bo takie możliwości są w innych krajach i żyć bezpiecznie, bez dyskryminacji. Doskonale pan wie, że są grupy mniejszościowe, które są w polskim prawie już chronione i chciałbym, żeby to było poszerzone też na nas. Pan wie, co się działo w Białymstoku. Proszę mówić, że to jest prowokacja, to nie jest prowokacja. Pan wie, co się działo w Marszu Równości pierwszym i drugim, gdzie próbowano wnieść ładunki wybuchowe. To jest nienawiść, która się nie bierze znikąd. To nie jest nienawiść. To, co mówi poseł Czarnek. To nie jest dyskryminacja. Nie wiem, czy pan widział całość fragmentu, który poseł Czarnek mówił w Studio Polska. Tam poseł Czarnek pokazał ekshibicjonizm. I ekshibicjonizmem nazwał coś nienormalnego. Nie wiem, czy pan uważa, że to jest normalne, że ktoś się negliżuje przy dzieciach i na ulicy publicznie pokazuje genitalia. Czy to jest normalne? Nie wiem, czy to jest normalne. Ja uważam, że to normalne. Nie widziałem tego zdjęcia, ale powiem panu, co ja powiem. Proszę sięgnąć do fragmentu całego, całości programu. Ja tylko chcę powiedzieć, że ja jestem normalnym człowiekiem żyjącym w tym kraju. Oczywiście, nikt panu nie odbiera tego. Nie chciałbym, żeby ktoś rzucał we mnie kamieniami. Nikt pana nie rzuca kamieniami. Żeby mną szarpano. Wie pan co, ja przepraszam, że wtrącę, powiem tak. Dlaczego właśnie pani teraz na tym nie polega swojego partnera? Na tym polega równość prawa. Każdy jest równy, pan jest równy, ja jestem tak, równy. Tak, to dlaczego są stworzone strefy wolne od LGBT? Nie, były strefy wolne od ideologii LGBT. No to sam pan wie. Spokojnie. Doskonale pan wie, że mówienie... Jest panu krzywda, jest pan... No, przed chwilą pan doskonale widział, co się działo. Ale to było związane z wyprowadzaniem z równowagi w kwestiach politycznych, a nie związane z pana seksualnością. Mi się wydaje, wie pan co, ja zaraz powtarzam. Nie mam... Moje poglądy nie mam za ukrycia. Tak. Nie mam za ukrycia. Ale przyszedłem tu posłuchać prezydenta, a pan mi to zakłóca. To jest też moje prawo. Ale oczywiście, jak panu zakłóca? Pan ze mną rozmawia chyba teraz. To skończmy rozmowę. Dobrze, to miłego dnia panu. Dziękuję, wzajemnie. Rodzina, rzecz. Cieszę się.